Cześć, witajcie na kanale Skrzypek z Poddasza. W szybkim wstępie, bo dzisiaj pokażę Wam coś, co nagrywałam na początku września chyba. I nie miałam zamysłu zostawiania tego na grudzień, ale stwierdziłam, że tak będzie lepiej dla mnie po prostu, żebym miała jakieś te materiały na wszelki wypadek. Nie będę tłumaczyć teraz więcej, o co chodzi, bo wszystkiego dowiecie się za chwilę. Cześć, witajcie na kanale Skrzypek z Poddasza w materiale nietypowym, teoretycznie nowoksiążkingowym, bookholowym, który w sumie zastanawiałam się, czy nagrywać, ale stwierdziłam, dlaczego nie. Jest to okazja, żeby pokazać Wam trochę książek, których pewnie nie miałabym okazji pokazać w innych okolicznościach, a okoliczności są takie, że czasem bywa tak, że ludzie sprzedają mieszkania i chcą się pozbyć rzeczy, które są w tych mieszkaniach. Czasem wśród tych rzeczy są książki. I czasem w tych wszystkich okolicznościach pojawia się osoba, która postanawia uratować te książki, zanim zajmie się nimi firma sprzątająca. Tą osobą byłam ja. Wzięłam prawie wszystko, więc jest tego trochę. Nie jest tego aż tak bardzo dużo, jak mogłoby być. Natomiast jest tych książek sporo. Są tu różne rzeczy. Właściwie zostawiłam tylko jeden słownik i stare encyklopedie, z którymi tak nie wiedziałabym, co zrobić. A tutaj uznałam, że tak czy inaczej, jeżeli nie zostawię książek sobie, dam je komuś dalej i nie chcę po prostu, żeby się zmarnowały. Właściwie dopiero teraz, starając się jakoś posegregować te książki, przyjrzałam się, co tu jest. Choć żeby się w to zagłębić, będę musiała pewnie przysiąść i poczytać więcej. Ale zanim je gdzieś ulokuję, zanim je gdzieś położę, chciałam to nagrać, żeby po prostu pokazać Wam i żebym też wiedziała w przyszłości, co mam i co mogę z tym zrobić ewentualnie. Jest kilka tytułów, które bardzo mnie cieszą, więc super. To, co mnie na pewno zaskakuje, to to, że jest to zbiór bardzo męski, jakkolwiek dziwnie to brzmi, ale jest tu kilku autorów, którzy no, są mężczyznami, to w pierwszej kolejności, ale wydaje mi się, że ich proza też jest taka specyficzna, zwłaszcza jednego z nich, którego książek jest tu chyba najwięcej. Jest to tyle ciekawe, że były to książki należące do kobiety, więc musiałam po prostu lubić bardzo tych pisarzy, podejrzewam. Jestem tego ciekawa. Niestety już się tego nie dowiem, ale bardzo ciekawie jest tak wyobrazić sobie portret czytelnika, profil czytelnika na podstawie tego, jakie książki zostawił. Chciałabym też spojrzeć z takiej perspektywy na własne książki, natomiast mam wrażenie, że mam tak różne rzeczy z różnych kategorii, że nie byłby to zbyt spójny obraz, chociaż faktycznie mam kilka półek takich czysto tematycznych, co może dałoby jakieś wyobrażenie osobie, która by na moją biblioteczkę trafiła. Przechodząc do książek, zacznę chyba od tych najbardziej takich losowych, takich, które mam wrażenie każdy z nas gdzieś ma. To znaczy nie te konkretne tytuły, ale takie książki, wiecie, bardzo ogólne. Co mnie zaskoczyło, jest tu kilka podręczników i też postanowiłam do nich zajrzeć, bo ja na przykład nie miałam takich przedmiotów, ale do tego zaraz przejdę. Może zanim jeszcze ta losowość, to książka London NW Zadie Smith. Książkę, którą mam i którą czytałam, więc od razu mówię, jeżeli ktoś miałby ochotę ją ode mnie dostać, to zapraszam do kontaktu, bo ja na pewno dwóch egzemplarzy nie potrzebuję, a może akurat ktoś z Was jest zainteresowany, więc dawajcie znać w komentarzu, kto pierwszy, ten lepszy. Ozdobne rośliny pokojowe. Widać, że książka była czynnie używana i korzystano z niej na co dzień, bo ma mnóstwo różnych zaznaczeń. Ja totalnie się nie znam na roślinach, ale wydaje mi się to spoko opcja. Może ta książka przyda się mojej mamie na przykład. Nie widzę roku wydania, ale na pewno jest to wydanie starsze, co nie znaczy, że jest jakoś mniej aktualne. Jeszcze co do moich odczuć, bardzo się cieszyłam, że mogę zajrzeć do tej biblioteczki i się nią zaopiekować. Ale miałam takie dziwne uczucie, kiedy sprowadziłam tyle tych książek do domu, że no wiecie, mam je za darmo i nie mam takich wyrzutów sumienia, które gdzieś zawsze miałam, z których nie do końca zdawałam sobie sprawę i to jest bardzo dziwne, bo
jest sama radość z tego, że obcuję z jakimiś książkami, z którymi nie miałam wcześniej do czynienia, a nie wydałam na nie ani grosza i to jest bardzo nowe i bardzo miłe. Wędrówki przyrodnicze po okolicach Gdańska, coś co znowu na pewno zainteresuje moją mamę, ale ogólnie myślę, że fajnie do tego zerknąć będąc tutaj. Może dowiem się czegoś nowego o swojej okolicy. O, na przykład teraz jeżeli nie lubi się patrzeć na owady, to nie patrzcie, nie mam pojęcia co to jest. Nie, przepraszam, to jest larwa muchówki, ale wygląda tak dziwnie, że mogłaby być w jakimś filmie science fiction albo nie wiem. A to proszę, żyje coś takiego w mojej okolicy. Typowa książka dla osób, które lubią obcować z przyrodą i chcą się przy okazji dowiedzieć czegoś więcej. Coś typowego dla rozruszenia mózgu, czyli jak podwyższyć poziom swojej inteligencji i łamigłówki rysunkowe. Przejrzę to, ale myślę, że może spodobać się to mojej babci na przykład, żeby cały czas czynnie korzystać z mózgu. Wiem, że lubi takie rzeczy, nie żebym tutaj coś insynuowała, po prostu kojarzy mi się właśnie, że często zaglądała do takich rzeczy, więc zapytam jej, czy nie chciałaby do tego zajrzeć. A w środku znalazłam bardzo ładną zakładkę i widziałam ją jeszcze w którejś z książek. Zakładki malowane ustami, pewnie na jakieś cele charytatywne były przeznaczone, ale naprawdę są piękne. Dwie gazetki, które się zaplątały, czyli Poznaj Świat z roku 2005. Tematem numeru jest chyba Tunezja. I magazyn Prokreacja, w ogóle co za nazwa, z 2006. Nie mam pojęcia co to, ale coś o mediach i w ogóle jest przecięte. Pewnie było wsadzone do jakiejś paczki i zostało zniszczone w ten sposób. Jeszcze chwila gdańskich klimatów, coś co na pewno sobie obejrzę dokładniej, bo jest to Gdańsk na starej pocztówce. Ja bardzo lubię takie czy zdjęcia, czy ilustracje ukazujące nam miasta dawniej, a już zwłaszcza te okolice, które znam bardzo dobrze, więc to mnie ciekawi na pewno. I gdybym mogła się przenosić w czasie, to chciałabym zobaczyć stary Gdańsk, na przykład sprzed 100 lat, bo myślę, że to by było coś naprawdę fascynującego dla mnie. I jestem też ciekawa, na ile to jest złudzenie, na ile naprawdę niektóre miejsca były takie bardziej niż teraz, bardziej, nie wiem czy słowo bardziej jest dobre, ale to wszystko jakieś takie mi się wydaje ładniejsze, lepsze, bardziej zadbane. Raczej nikt się tu nie bawił Photoshopem w tym momencie, więc no dworzec akurat jest w tym momencie świeżo po remoncie, więc może jest w podobnym stanie jak wtedy, ale w miasta wkrada się więcej chaosu i jest jakoś tak pewnie pod wieloma względami lepiej, ale nie wiem, czy pod względami estetycznymi jest na pewno zawsze lepiej. No ciekawa jestem, szkoda, że faktycznie nie mogę zobaczyć tych miejsc na żywo, ale chociaż przeniosę się w czasie w ten sposób. Dziś pewnie mało się korzysta z takich książek, nie wiem też jeszcze co z nią zrobię, bo wydaje mi się, że większość osób jak już włącza sobie jakieś nagrania w internecie, a jest to gimnastyka, która leczy. I znów nie znaczy to, że nie ma tu jakichś wartościowych porad, jak lepiej żyć w swoim ciele. Słownik synonimów i antonimów. Coś, czego nie mam, a sądzę, że mogę z tego korzystać, zwłaszcza pracując z tekstami. Nie wiem, na ile jest to bardziej praktyczne niż korzystanie z internetowych słowników, ale być może powie mi coś więcej niż internet. Paradoksalnie może tak być. I wspomniane już przeze mnie podręczniki, jest podręcznik do etyki. Ciekawa jestem, czy jeszcze ktoś korzysta z tego, bo nie tyle podręczniki się bardzo szybko dezaktualizują, ale firmy, wydawnictwa z podręcznikami działają tak i działają prawdopodobnie w jakiejś współpracy z tworzeniem z twórcami podstawy programowej, czy z tym wszystkim, co się dzieje, że czasami żywotność takiego podręcznika jest naprawdę krótka, co jest przykre, bo te informacje się raczej jakoś mocno nie zmieniają, po prostu zmieniają się jakieś wytyczne i zmieniają się ustalenia szkół. Więc nie wiem, czy się komuś jeszcze przyda, ale na pewno sobie go przejrzę dość dokładnie, bo no ja etyki w szkole nie miałam, nie wiem, czy to jest gdzieś standard, żeby etyka była. Myślę, że powinien być. Równocześnie zaglądając do tych podręczników, miałam takie poczucie, że
Może jest tam dużo ciekawych informacji, ale jest to jakoś tak wszystko przedstawione, mimo że to są ładne książki teoretycznie. Mają zdjęcia, mają jakieś wyróżnienia i tak dalej. Ale nie do końca się to sprawdza. Nie wiem dlaczego. Od razu mnóstwo wspomnień z mojej nauki szkolnej stanęło mi przed oczami i nie były to dobre skojarzenia. I jakoś tak nie jest to wszystko dostosowane do tego, żeby pobudzać ciekawość, zachęcać młodych ludzi do poszerzania wiedzy, a jakoś to wszystko zniechęca. Nie wiem sama dlaczego. Trzeba by było się zastanowić nad tym głębiej, ale może trochę dlatego, że większość szkół jest nastawiona na gromadzenie informacji, uczenie się na pamięć, a nie właśnie pobudzanie tej ciekawości i myślenie, dowiadywanie się czegoś o życiu, o świecie. A raczej uczniowie są zmuszeni do tego, żeby przygotować się pod konkretny rodzaj egzaminów i mieć konkretne informacje, nie do końca wykorzystując przy tym krytyczne myślenie i myślenie w ogóle. I to jest wszystko strasznie smutne, bo zamiast właśnie wzbudzać tą ciekawość świata i motywować do odkrywania rzeczywistości, strasznie zniechęca się wszystkich do wszystkiego. Takie mam wrażenie, może coś się zmieniło, ale raczej w szkole zmienia się na gorsze, więc nie wiem. Kończąc przydługą dygresję, podręczniki do wiedzy o kulturze. Ja miałam w ramach wiedzy o kulturze tylko historię muzyki, więc też przedmiot jako taki ogólny jest mi obcy, ale wydaje mi się, że gdybym miała jakieś tam kwalifikacje pedagogiczne, to mogłabym tego uczyć zgodnie z moim wykształceniem, więc ciekawa jestem. O, akurat mi się otworzyło na Marinie Abramowicz, więc pewnie znów jest mnóstwo ciekawych informacji, ale jak przyjdzie co do czego i masz to po prostu czytać z podręcznika albo przygotowywać się do jakiegoś sprawdzianu, to przestaje to wszystko być takie ekscytujące, jak powinno być. I bardzo nad tym ubolewam. I jeszcze taki stosik książek, o których nie wiem. Biblia miłośników życia. Pierwszy łyk piwa i inne drobne przyjemności. To jest jakiś bestseller francuski. Z jakiegoś powodu jest tu z tyłu porównane to do Marcela Prousta, co wydaje mi się porównaniem dziwnym, natomiast może ja coś źle myślę. Z tego co widzę, jest to zbiór takich krótkich historyjek. Zgadywałabym, że jest to o celebrowaniu życia w jakiś sposób. Nie mam pojęcia, może do tego zajrzę, bo ta objętość raczej zachęca. Francuska miłość, coś o życiu seksualnym różnych postaci historycznych. Nie wiem, na jakiej podstawie zostało to napisane i nie wiem, jak głęboko tutaj wszedł autor i o co chodzi. W co wierzymy, choć nie potrafimy tego dowieść, i to brzmi bardzo ciekawie. Trochę się obawiałam takich teorii spiskowych, czy takich tego typu rzeczy. Jest to wydawnictwo Smak Słowa, więc to mnie trochę uspokoiło, bo mam pozytywne skojarzenia z tym wydawnictwem. Znów tutaj jest bardzo wielu różnych ludzi, których kompletnie nie kojarzę z nazwisk, czy są to jacyś badacze, czy ktokolwiek. I każda z tych osób wypowiada się, w co wierzy, a co nie do końca jest potwierdzone przez naukę. Myślę, że to może być też taka ciekawa konfrontacja dla odbiorców, w co my wierzymy, a co nie jest powszechnie uznawane za coś rzeczywistego na przykład. Z takich książek ogólnych jeszcze zapodział mi się gdzieś Atlas Świata. To też mam wrażenie jedna z takich książek, które w tej czy innej formie każdy gdzieś miał na półce w swoim życiu. Teraz przejdę do książek o twórcach, twórczyniach. Są tu bardzo różne osoby, i aktorzy, i tekściarze, i tak dalej, i tak dalej. Pierwszą z książek jest Frida, którą, jak się okazało, czytałam, natomiast to jest zupełnie inne wydanie niż to, które ja widziałam i nie wiedziałam, że ta książka miała to inne wydanie. Jak być może kojarzycie, jest to biografia, nie biografia, po prostu fabularyzowana opowieść o życiu Fridy Kahlo, ubrana w powieść. Coś ciekawego, natomiast byłam bardzo rozczarowana, kiedy się dowiedziałam o tym, że to nie była biografia, bo jednak z takim nastawieniem po to sięgałam. Coś takiego i jest to... Trudno mi to określić, co to jest, ale
autor współtworzy kabaret Mumio, czy współtworzył, nie wiem, kabarety to jest coś, o czym nie mam pojęcia i co nie do końca leży jakoś w dziedzinie moich zainteresowań, ale forma tego jest dość oryginalna. Więc nie wiem, czy to są jakieś wspomnienia, czy cokolwiek, nie mam pojęcia. Na pewno pod względem graficznym prezentuje się to ciekawie. Ucieczka do przodu, wywiad Rzeka z Jerzym Szturem, jeżeli się nie mylę. Stanisław Tym i utwory zebrane z podłóżka, też nie bardzo wiem, czego się tu spodziewać. Znów mamy mnóstwo form graficznych, mnóstwo ilustracji. Hodowcy lalek, czyli przemyślenia okołobiograficzne o Urszuli Sipińskiej. Tutaj znów coś okołobiograficznego prawdopodobnie. Zestaw piosenek Wojciecha Młynarskiego z jego komentarzami. To może być dość ciekawe. Dwie książki Krystyny Jandy, Moja droga B i Różowe tabletki na uspokojenie. Tę książkę czytałam jako nastolatka w innym wydaniu. Pamiętam, że był to zbiór felietonów, ale szczerze mówiąc nie kojarzę nic więcej. Pamiętam tylko, że wpadło mi to w ręce i przeczytałam i to tyle. Nie wiem, na ile było to dla mnie zrozumiałe i zaczęłam się zastanawiać, czy to możliwe, czy czegoś nie wymyślam, ale faktycznie ta książka swoją premierę miała ponad 20 lat temu, więc tak, było to możliwe i czytałam to strasznie dawno. Książkę, którą najpierw pominęłam, a później mnie zaciekawiła i ucieszyła, bo zorientowałam się, co to jest, a jest to zbiór dramatów Janusza Głowackiego i jest tu chyba 5 tekstów. Mam ochotę wracać sobie do dramatów, a nie bardzo mam je pod ręką, więc cieszę się, że coś takiego mam w tym momencie pod ręką. I jest tutaj między innymi Antygona w Nowym Jorku, o której kiedyś wspominałyśmy na kanale u Kingi. Jest to tekst, do którego mam sentyment i jestem ciekawa, jak odbiorę go dziś, dlatego bardzo chętnie sobie do niego wrócę i no, cieszę się, że mam taką możliwość w formie papierowej. Podręcznej to jest złe słowo, bo jest to dość grube, ale no fajnie po prostu. W ogóle w środku znalazłam stare zdjęcie, to jest super ciekawa sprawa. To jest coś, co bardzo lubię w książkach używanych, że zawsze można znaleźć fragmenty kogoś i jego życia, więc są to dodatkowe ciekawostki. Znów kilka losowych rzeczy, które gdzieś mi się zaplątały. Trening pamięci. To znowu coś z tego zbiorku książek pobudzających umysł do życia. Przewodnik po centrum Świętego Jana w Gdańsku. To jest takie miejsce, które warto odwiedzić, jak będziecie w okolicy i bardzo często są tutaj bardzo różne wydarzenia kulturalne, więc warto to śledzić, a jest to ciekawe, no bo jest to jednak stary kościół, a można tam doświadczyć zupełnie innych rzeczy, z którymi nie kojarzycie kościoła zdecydowanie, na przykład pokazy filmowe albo jakieś występy inne, koncerty. Zdążyć przed pierwszą gwiazdką Katarzyny Grocholi, wydaje mi się, że też coś takiego miałam w domu i jest to po prostu jakieś świąteczne opowiadanie. Mam nadzieję, że nie jest to słyszalne, ale właśnie dwa piętra niżej ktoś zaczął wiercić i no cóż. Bardzo niewielka książeczka obyczajowa, podobno Jenny. Ostrość, ostrość, proszę. Coś mi mówi nazwisko autora, natomiast nie mam pojęcia ani o czym to jest, ani z czym to się je. I teraz chyba przejdę do największego stosu, największej kolekcji książek, która tu przy mnie stoi. Będę je wam po prostu pokazywać, bo chociaż kojarzę oczywiście nazwisko autora, to nigdy żadnej z jego książek nie czytałam. Pomyślałam, że może to jest jakaś pełna bibliografia, ale zajrzałam wczoraj i on napisał ponad 40 książek. Tutaj ich na szczęście aż tylu nie ma. Jest 15 książek jednego autora. I jest to autor, którego, tak jak mówiłam, nigdy nie czytałam, natomiast mam wyobrażenie o jego prozie. I chociaż jestem ciekawa, jak ją odbiorę, to mam gdzieś takie poczucie, że mi się nie spodoba. To się oczywiście okaże, bo spróbuję, skoro już mam dostęp do tych książek. Możecie powiedzieć, od czego najlepiej zacząć? Co sądzicie, że może mnie zaciekawić? Na wierzchu mam jedną z jego chyba najpopularniejszych książek,
w każdym razie taką, którą wydaje mi się, że większość jest w stanie rozpoznać, a jest to Pod mocnym aniołem. Znam film i właśnie na tej podstawie być może mam też wyobrażenie jakieś o tej prozie i wydaje mi się, że to w dużym stopniu są przemyślenia mężczyzny w średnim wieku, który ma problem z alkoholem, ma kryzys wieku średniego, takie różne rzeczy, które mam wrażenie spotyka się w dużym natężeniu w różnych treściach kulturowych i nie wiem, czy mam potrzebę dużego zanurzania się w tym, no ale tak jak mówię, coś na pewno przeczytam i zobaczyłem. Może akurat bardzo mi się spodoba, wiem, że są osoby, które są bardzo mocno zagłębione w te książki i je uwielbiają, są też przeciwnicy. Dajcie znać, jestem ciekawa, co wy myślicie na ten temat i właśnie co ewentualnie mi polecacie z tego zbioru. Kolejna książka, moje pierwsze samobójstwo i to jest ta seria, z której mam jedną książkę, ona mi się bardzo podoba, była na 20-lecie świata książki. Czasem można ją znaleźć w jakichś takich koszach promocyjnych. I posypane te książki są białe. Naprawdę uważam, że ten pomysł na wydanie był bardzo ciekawy i ładnie to wygląda po prostu. I tutaj jest taka karteczko, zakładka z tytułami tej kolekcji. Ja mam chyba książkę Ocaleni z XX wieku. Miasto utrapienia, Zuza albo Czas oddalenia, Wyznania twórcy pokątnej literatury erotycznej. Ta książka w ogóle wygląda, jakby nie była otwierana. Może to złudzenie, ale takie sprawia wrażenie. Upadek człowieka pod dworcem centralnym, Wiele demonów. W ogóle śmiesznie, że każda z tych książek jest w zupełnie innym wydaniu i z zupełnie innej bajki. Tak demony wyglądają pod spodem, pod obwolutą. Okej, zaplątałam się, to jeszcze książka Głowackiego między tymi książkami Pilcha. Tak mi się wydawało, że były dwie książki Głowackiego i faktycznie Janusz Głowacki z głowy. Czy to jest coś biograficznego? Tak bym obstawiała. Wow, jest tu książka z autografem. Tego się nie spodziewałam. I widzicie, to są właśnie te zaskoczenia książek używanych, które kryją różne tajemnice. Fajnie wiedzieć. Wracając do Pilcha, moje pierwsze samobójstwo. Czy tej książki już nie było przed chwilą? No to widzicie, możemy od razu porównać sobie dwa wydania. Bezpowrotnie utracona leworęczność, to też kojarzy mi się, że jest jedna z tych bardziej znanych jego książek. Czy to są opowiadania? 1000 spokojnych miast, Inne rozkosze, Marsz Polonia i Dzienniki, które są znów różnych wydawnictw w różnych wydaniach, ale mam nadzieję, że faktycznie to się jakoś uzupełnia i jest po kolei. Drugi tom poezji Gałczyńskiego i jest to tom z roku 57. Tak się zastanawiam, czy ja mam coś Gałczyńskiego? Nie pamiętam. I znów mamy w środku zakładkę z serii malowanych ustami. A był zaznaczony wierszyk o wronach. Ślepnąc od świateł żulczyka w wersji okładki serialowej, autor, którego znów nie czytałam, a mam jego kilka książek, natomiast to wszystko, co o nim wiem, jako pisarzu oczywiście, o jego twórczości, jakoś też mnie już nie zachęca. Czy kiedyś spróbuję? Spróbuję, ale nie sądzę, że będzie to coś mojego. Wyspa dnia poprzedniego Umberto Eco. Nie czytałam nigdy Eco w formie powieściowej i kiedyś to na pewno zrobię. I właśnie was oszukałam, bo przecież czytałam Imię Róży, którego nie skończyłam po prostu nigdy, bo zaczęłam je w bardzo złym momencie. Ciekawi mnie Eco jako postać, jako myśliciel. Czytałam jego różne eseje, ale no właśnie, powieści żadnej jak dotąd nie skończyłam. Może będzie okazja. Strasznie się pogubiłam w tych książkach, bo jest ich naprawdę jeszcze sporo. Jankes na dworze króla Artura Marka Twaina. Twaina czytałam w dzieciństwie, ale nie była to ta książka. Był to oczywiście Tomek Sawyer i później chyba Przygody Huckleberry'ego Finna. I bardziej mam z tymi książkami takie wspomnienia około życiowe, podstawówkowe, niż z prozą konkretnie, więc też nie mam ani jakiegoś zdania konkretnego, ani nic wam do powiedzenia.
tej książki na pewno nie czytałam. Wiersze dla dzieci. Najpiękniejsze wiersze Danuty Wawiłow. Wśród ludzi. Czy to jest powieść dla dzieci? Tak zakładam. Ma ilustrację też. Przynajmniej jedną, na którą trafiłam. Więc tak mi się to zapowiada na prozę dziecięcą. Może są to opowiadania, może są to jakieś bajkowe sprawy, baśniowe, nie wiem. Opowiadania i nowele Tołstoja. Tołstoja zdecydowanie nic nigdy nie czytałam. Mam gdzieś stare wydanie Anny Kareniny, ale jest to taka lektura, którą raczej odwlekam. Fajnie, że jest to wydanie z Biblioteki Narodowej, bo zawsze te wstępy i dodatkowe informacje no, są jakąś wartością dodaną do tych książek. Wydanie z roku 85, a obstawiałabym jakieś starsze, ale kosztowało 400 zł, a teraz narzekamy na ceny książek, ja nie wiem. I Tortilla Flat. Ja w ogóle mam wrażenie, że w domu miałam kiedyś wydanie Tortilli Flat, nie czytałam tej książki na pewno i sądziłam, że będzie grubsza. Być może to wydanie jest gdzieś w domu rodzinnym mojego taty, tak mi się kojarzy, nie wiedziałam, że istnieje takie. Ale jest to jedna z tych książek, po które chętnie sięgnę z tego zestawienia. Przerwa na to Karczuk i znów wydania, o których istnieniu nie miałam pojęcia. Wydania z lat 90. Prawie kinne czasy i Gra na wielu bębenkach. I nie było już nikogo Agaty Christie. Dwie powieści, o których nie mam pojęcia w ogóle. Pierwsza z nich to chyba thriller. Tak jest przynajmniej napisane i wszystko na to wskazuje. Łabędź i złodzieje. Dawajcie znać, co wiecie, czy warto, czy nie warto. Jak zresztą do większości tych książek, jak macie jakieś przemyślenia, bardzo na nie czekam. I Władca Barcelony, to mnie ciekawi, to jest chyba coś z podłożem historycznym. Katalonia XI wieku, ta Katalonia mnie bardzo zachęca, jak zwykle, więc fajnie. Krótka przerwa na Gdańsk. Opowiadania dla Krystyny Stefana Chwina. Czytałam kiedyś tego autora książkę Złoty Pelikan, jeżeli teraz mnie pamięć nie myli, bo to też byłam nastolatką jeszcze, jak to czytałam, a w ogóle z pana Chwina miałam okazję widywać. Czasami jechałam kiedyś z nim windą i kojarzy mi się, może teraz moja pamięć to wyolbrzymia, że jest bardzo wysokim mężczyzną. Ja nie jestem w ogóle wysoka, więc jakoś tak mi to utkwiło w pamięci. I drugi z gdańskich autorów, Paweł Chile, którego czytałam oczywiście Wejsera Dawidka, ale też tak bardzo dawno, że nie pamiętam nic z tej książki i też jest trudna historia z nią związana, to znaczy miałam egzemplarz pożyczony od mojej cioci i to był jej jakiś pamiątkowy egzemplarz i on gdzieś się zapodział i przez lata nie możemy go znaleźć. Chociaż nie był wynoszony z domu, nic takiego się z nim nie działo. Zniknął, po prostu książka zniknęła. Ciocia oczywiście dostała inny egzemplarz, który jej odkupiłam, natomiast zagadka nigdy nie została rozwiązana i nie wiemy, co się stało z tamtą książką. Mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze znajdzie po prostu. Kastrop. Ostatnia wieczerza. I Mercedes-Benz. I właśnie zostając przy tej książce, to jest jedyna książka, której nie przeczytałam na konkurs. Bo w liceum brałam udział w konkursie o literaturze gdańskiej. I wydaje mi się, że właśnie ten egzemplarz miałam wtedy pożyczony, więc śmiesznie, że do mnie wrócił i no teraz będę miała okazję przeczytać tę książkę. Mówiąc teraz, mam na myśli najbliższe 30-lecie, ale wciąż te klimaty około gdańskie są mi bliskie, są dla mnie ciekawe, więc chętnie prędzej czy później po te książki sięgnę. I teraz ostatni z dużych zbiorów, jeżeli chodzi o jednego autora. Tym razem jest to 7 tytułów, to wciąż bardzo dużo. I znów jest to autor, którego nic nie czytałam. Raczej, może jakieś krótkie coś, krótkie fragmenty. I znów liczę na waszą podpowiedź, po co warto sięgnąć w pierwszej kolejności. Na pewno ciekawi mnie on o wiele bardziej od Pilcha. A mówię tu o Ryszardzie Kapuścińskim. Pierwsza z książek, które tu mam, które są ułożone no nijak. Nie ogarniam świata i czy to jest wywiad?
chyba tak, wywiad okołobiograficzny ze zdjęciami, podróże z Herodotem, podróże z Ryszardem Kapuścińskim i to są opowieści tłumaczy, Lapidarium rzęś piąta. Czy trzeba to czytać po kolei? Nie wiem, ale jest to jedyne. Imperium, Heban i biografia pisarza. Książka, którą lubię, a której nigdy nie miałam, czyli Cień wiatru. W zeszłym roku czytałam część trzecia, przede mną jeszcze tylko zwieńczenie tego cyklu. Fajnie by było kiedyś się za to zabrać. Dwie książki Paula Ostera, którego kojarzę z takiej dość pokaźnej książki 4321, coś takiego. Ale też nie czytałam nic nigdy tego autora. A mam tu Księgę Złudzeń i Noc Wyroczni. I teraz pięć ostatnich książek, które chyba ucieszyły mnie najbardziej. Rymowanki Szymborskiej, coś za co się być może za chwilę zabiorę, bo jest to króciutkie dla dzieci. To jest jedna z takich książek, na które pewnie sama bym się nie zdecydowała, bo one są no właśnie dość cienkie, dość drogie, ale i ciekawe graficznie i miłe do przyswojenia. Oczywiście okraszone kolażami Szymborskiej i teraz nie mam pojęcia, kiedy ten film puszczam, ale dowiedziałam się, że w Gdańsku jest aktualnie jakaś wystawa i to darmowa, związana z Szymborską, więc wybieram się niebawem. I coś, o czym jeszcze nie wspominałam, to podczytuję ostatnimi czasy jej wiersze. Trochę dlatego, że mamy setną rocznicę jej urodzin w tym roku, a trochę dlatego, że po prostu miałam na to ochotę. I na pewno jest to taka twórczyni, do której mam bardzo dużo sympatii i sentymentu i też polecam wam bardzo muzeum w Krakowie, jeżeli nie byliście, poświęcone właśnie jej twórczości. Co prawda byłam tam no już parę ładnych lat temu, ale podejrzewam, że jeżeli się coś zmieniło, to tylko na lepsze, a już wtedy było bardzo ciekawie. Wydaje mi się, że jakoś niedługo po otwarciu byłam. Znów proza mężczyzn w średnim wieku, ale jest to powieść, na którą czaję się od bardzo dawna. Jedną z książek tego autora kupiłam w zeszłym roku w antykwariacie, ale słyszałam, że lepiej od niej nie zaczynać i lepiej zacząć właśnie od czegoś tych bardziej znanych. A mam tu Traktat o łuskaniu fasoli i myślę, że albo będzie to wielkie wow, albo będzie to ogromne rozczarowanie. Tyle dobrego słyszałam o tej książce, że oczekiwania są ogromne. Natomiast wydaje mi się, że jest to wszystko podszyte bardzo dużą dozą smutku i pesymizmu, na co nie wiem, czy jestem w tym momencie gotowa, raczej nie. Dlatego też nie wiem, kiedy po tę książkę sięgnę, ale cieszę się bardzo, że ją mam. Bardzo lubiłam te wydania ze znaku. Z takim okienkiem. Książka, o której przeczytaniu też myślałam od bardzo dawna, natomiast jest ona od lat niedostępna, więc tym bardziej zdziwiło mnie. Ucieszyło, że znalazłam ją wczoraj na półce książek do wzięcia. Jest to W drodze Kerouaka. Nie mam pojęcia, czy mi się spodoba. Widziałam kiedyś ekranizację, z której też niewiele pamiętam, ale raczej takie chłodne emocje wzbudziła we mnie. No i jestem ciekawa po prostu. I dwie ostatnie książki tego samego autora. Co do jednej z nich mam spore oczekiwania i bardzo mnie zainteresowało, bo jakiś czas temu wspominała o niej Edzia Literatunek. I tak o niej opowiadała, że chciałam ją przeczytać, raczej bym jej teraz nie kupiła, a pojawiła się po prostu w moim życiu, więc wierzę bardzo w książkowe przeznaczenie. A co do tego autora, od wielu lat mnie on ciekawi i też jego nie czytałam. Pierwszą z książek jest Stambuł, Pamuka, a drugą Nazywam się Czerwień i to właśnie tej powieści jestem chyba ciekawa najbardziej z tego wszystkiego, co tutaj mam. To jest jakieś starsze wydanie, więc nie od razu skojarzyłam, że to jest ta książka, bo ja zapamiętuję bardzo książki po okładkach. To jest problematyczne w tym przypadku, kiedy mam tu dużo starszych wydań, ale na szczęście wszystko da się sprawdzić, wszystkiego da się dowiedzieć i tą książką kończę ten nowoksiążkingowy book haul, niespodziewany zupełnie. Teraz będę musiała się zastanowić, co z tymi książkami zrobić i gdzie je przynajmniej na razie ulokować. I nie ukrywam, że się tego obawiam. Ale tak jak wspominałam, jest to bardzo miłe uczucie, że mogłam tyle różnych ciekawych tytułów przywieźć do domu. No i nie kupując ich, tylko po prostu przygarniając te książki. Dawajcie koniecznie znać, co mi polecacie, co warto przeczytać, czego może nie warto. Czekam na wasze opinie, czekam na wasze komentarze
Widzimy się niebawem w kolejnym nagraniu. Do zobaczenia. Pa! Wracamy do świątecznego studia i właściwie nie mam wiele do dodania. Natomiast chciałabym sama pamiętać to, co mówię i co nagrywam, bo na przykład mówiłam tam o wystawie Szymborskiej i oczywiście zdążyłam o niej zapomnieć. Później to montowałam i sobie przypomniałam, dawno było po wystawie, więc fajnie. Z takich smutnych rzeczy, no to w międzyczasie pewnie większość z Was wie, że pan Paweł Hille umarł, więc to na pewno taka spora strata. No szkoda człowieka po prostu, no ale też strata jakaś taka kulturalna, bo był to jeden z popularniejszych pisarzy gdańskich. Jeszcze do czegoś się chciałam odnieść i specjalnie przeglądałam ten materiał przed nagrywaniem teraz i nie pamiętam. Książka Żulczyka tam była któraś i się okazało, że ja mam ją w ogóle, więc widzicie, ten Żulczyk mnie prześladuje gdzieś cały czas z jakiegoś powodu. No i czekam na Wasze opinie, co warto by było, żebym przeczytała z tego, co polecacie, co odradzacie i tak dalej. No i książka Zadie Smith jest aktualna, jeżeli ktoś miałby ochotę ją przeczytać, miałby ochotę ją ode mnie dostać, to dawajcie znać, ja przygotuję taką paczkę, nie wiem czy jeszcze przed świętami zdążę, ale w tej okolicy okołoświątecznej. Niech się po prostu taka osoba odezwie w komentarzu, jeżeli nie, no to trudno, no ale może akurat ktoś jest zainteresowany, to ja chętnie taką książkę przekażę. Prawie zapomniałam, ale jeszcze chciałam podziękować mojemu kuzynowi, dzięki któremu te wszystkie książki wtedy przywiozłam, bo tak z godziny na godzinę poprosiłam go po prostu, żeby ze mną pojechał i faktycznie zawiózł mnie i te wszystkie książki nosiliśmy, przywieźliśmy, przenieśliśmy. I jestem mu za to bardzo wdzięczna, bo też gdyby nie to, to i książki by przepadły prawdopodobnie, a wy byście tego teraz nie oglądali, więc dziękuję bardzo. Nie ogląda tego na 100%, ale dziękuję mu. I to by było chyba tyle na dzisiaj. Jeszcze losuję cytat z naszej magicznej skrzyneczki. Twoja siła nie pochodzi z tego, co zrobisz, pochodzi z pokonywania rzeczy, których się boisz. Mocne. Mocne, bardzo mocne. No i to jest częściowo prawda na pewno. Zwłaszcza jeżeli chodzi o te ograniczenia w głowie, bo za każdym razem, kiedy pokona się coś takiego, to można poczuć się chociaż przez chwilę silniejszym. Czy długofalowo, różnie. Ogólnie nie uważam, że co cię nie zabije, to cię wzmocni, bo to nieprawda. A wiele rzeczy niestety nas osłabia. No i czasami to pokonywanie siebie, walka z materią, typu balansowanie czasem, jak się codziennie nagrywa na przykład, to nie polecałabym tego wszystkim, zdecydowanie nie. Jak lubicie robić jeszcze cokolwiek innego, na przykład spać albo jeść. Więc to znowu zależy, ale generalnie coś w tym jest. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, widzimy się jutro o tej samej porze. No i czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia, do usłyszenia, pa!